Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że nasza partia Genuez Patriotes w Hansels ma w herbie kurczaka, który trzyma różę, rozumiecie? Mamy kurczaka z różą w herbie naszym partyjnym. Fajnie, fajnie. Wiecie, co jest jeszcze fajne? Początek odcinka, także Awe ja, Shalom, bonjour, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomy Chobiczka. To jest Europa Universalis 5 na modyfikacji Victoria 6. Szła w górze, zawsze w komentarzu, zapraszam na Discordzika, Padra, Twistry oraz drugi kanał znamy zaleczka. Po więcej soczystego to Talen Kriegu. Myślę, że możemy puścić sobie żelipapą, cebulą smażą, nasze kochane. Z tej serii. Nie mogę. Z tej serii chyba najbardziej zapamiętany będzie żelipapą z Radia Zając. De Gaulle w swoim ustach, który patrzy się i mówi: gapisz się na moją Francję. I codzienne zmiany outficiku Napoleona. Właśnie, a propos zmiany outficików Napoleona. Dzisiaj pora na modern looking uniform. O, to jest podobne jak mieliśmy już, że garniak z krawatem, ale tutaj mamy znaczki jakieś, okej. Jeszcze mamy całą drugą stronę uniformu, więc raczej zdążymy. I jeżeli chodzi o drzewko, to zaczniemy od dumnego jednego militarka. Wow, na pewno tego potrzebowaliśmy. Trzymaj rozgrywkę i przygotujmy się do wojny, bo lotniskowce gotowe, dywizje pancerne gotowe, jesteśmy naprawdę gotowi, żeby wrócić do domciu, prawda? Prawda, że jesteśmy gotowi? Możesz troszeczkę więcej pilotków. O, widzę, że surowców zaczyna brakować. No, to fajnie, no. Musimy niestety zacząć to kupować. A gospodarki raczej na razie zamykać nie będziemy. A możemy od węgier kupić. Te kluczowe na razie niech będzie, bo sztali brakuje do czego? Sztali brakuje do traka i konwojów. Czy jest coś, czego nie potrzebujemy? Na razie pepanca, powiedzmy, nie potrzebujemy. Może w ten sposób. I tej gumci... Fightera by w sumie też nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko fightery na samoloty. W sensie, nie fightery na samoloty, tylko fightery na lotniskowce. O, wojna! Wojna! Wojna z Egiptem! Wojna na pustyni! Yeah! Totalen Krieg! Tym Kaiser Reduksowym Osmanem też kiedyś trzeba zagrać. Pod te utrzymanie imperium z tymi buntami i wojną. Cyrenaika go zdradziła? Zdradziła go Cyrenaika. Jak to wygląda? Na razie jest tylko Egipt z Cyrenaiką. To jeszcze Irany mogą dołączyć i Araby. Chyba, że wygra... A nie, bo wygrała pro-turecka Arabia, tak chyba, więc to raczej ich nie zdradzi. Ale ja stawiam ważniejsze pytanie. Gdzie jest nasza prewencyjna inwazja na Egipt? No, Armenia ich zaatakowała. Armeńskie powstanie. Gdzie jest nasza prewencyjna inwazja na Egipt? Ja dobrze pamiętam, jak kiedyś graliśmy jakiegoś multika na Kaiser Reduxie, to gracz na Francji dropnął się do Egiptu. W sensie, mógł tego. I ja nie wiem, bo to jest reworkowane. W sensie, najnowszy update do Kaiser Reduxa to jest rework tej Francji, więc może usunęli. O, Syria się wyzwoliła. O Jezus, ale ci Osmanie mają język. O Jezus, taki osmański język zagrać. O Jezus, ale to by było dobre. Ale by to było piękne. Great Syrian Revolt. Jemen dołączył, okej, Jemen was zdradził. Jemen to akurat nie jest problemem. Trypolis! Cypr! O, cie panie. Ale to Talen Krieg. Ty, ale Cypr taki grecki? Cypr taki grecki, grecki Cypr. Z drzewkiem, bez drzewka. No jakby Cypr miał drzewko, to... Ale Syria ma chyba content, Syria ma content. I można sobie Syrią pograć. I ten ostatni port w Bengazy się broniący osmańscy. Normalnie jakbym Bebiciego widział. Sowieci zaatakowali Mongolię? Rany, jaka duża czat Mongolia. Pamiętacie tego pana? Pod Chingishana i samą kawalerię? My wtedy podbiliśmy w sobie wszystko, bo całe Chiny, Jezus, my zrobiliśmy wtedy dosłownie Imperium Mongolskie, pamiętacie? I to też było na Kaiser Reduxie, nie? Bo na Kaiser Reduxie nie ma takich rzeczy. Czemu my walczymy z komuną? Czemu my walczymy z tym Yang Kononowiczem? Czy Francuzi mają iść i ginąć w Indiach za Brytyjczyków? Chyba nie, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Czekaj, albo wy walczycie z Alashordą, nie? No to ja ci powiem, ty, wy w ogóle macie ten, to jest jakiś gigasojusz, co to jest za sojusz? To jest Brotherhood of Eurasia. No to ja nie wiem, czy zaraz Mongołowie nie będą znowu palić Moskwy. Może tak być. Mamy PP, PP mamy, powtarzam, PP, możemy War Economy, nie możemy War Economy. Nie możemy War Economy. Już zaczniemy chyba żbiszków do armii rzucać. Experience, a oczywiście, że atak, a do floty.
Capital Screen, Naval Submarine Detection, nie, na Naval, ej, to jest tanie, to można wrzucać. A bo to się po 50 kosztuje. Closer Support, Bad Weather, Closer Support Agility, takie średnie. Artillery Attack, Logistic, a tu można wszystkie trzy wrzucić. Experience, Naval Max Range, wrzucimy ciebie i tam potem do floty wrzucimy. Chociaż my i tak będziemy pływać na bliskich akwenach. Właśnie, mieliśmy jeszcze zrobić tę platkę marinesów i wiecie co, my chyba nie damy rady zrobić ani amtraczków, ani amfibii desantowych i będziemy na samych marinesach biegać. Trzeba będzie zrobić Cox tę platkę marinesową. Myślę, że 42 marinesowa skoczy z artylerią, na pewno będziemy więcej artylerii potrzebować. Co to są głównie? To są wzgórza, ta? Wzgórza, równiny. Więc myślę, że... Albo 30. Dobra, zrobisz taką 40 marinesów i powiedz, że możemy... Aha, my nie możemy nawet jednej takiej dywizji wystawić, co? Czekaj, my mamy jakieś te specjalsów, my mamy... Nawet jednej takiej dywizji wystawić nie możemy? Co jest? To jak my mamy się dropnąć? Subsydia Plane Production. No, plane'ów raczej nie będziemy robić, chyba że tylko te samolotowe, jeżeli chodzi o plane'y. Teraz tak, zrobimy sobie... Rekrutowalna populacja, tak, Monthly Population minus 4%, ale to nie przejmujcie się, bo 4%, dostajemy 1300, te 4% nie ma żadnego znaczenia, lepiej jest, że rekrutowalna populacja faktor plus 8. Stabilka Construction, Speed Resistance, to mamy pod kontrolą wszystko. A powiedz mi, jakbyśmy wystawili te dywizje, wrzucili do tej armii, żeby się szkolili, możemy teraz ich wytrenować? Możemy. Możemy dwie takie dywizje zrobić. No i fajno. I takie dwie 42 pójdą i otworzą nam drogę na Sycylię i najpierw na Sardynię. Tak. Będziemy mieli w końcu gdzie budować, bo potrzebujemy slotów budowlanych. Tutaj już zacząłem budować forty, tak, zaczęliśmy budować forty. Właśnie, radia trzeba pobudować. Właśnie, wywiad, dobrze, że mi przypomnieliście. Dobrze, że mi przypomnieliście o wywiadzie, bo zajęcie samebą. Army Intelligence, nie, ja wiem, bo możemy się skupić, widzę, na Komunie Francuskiej, albo na Komunie Francuskiej i Imperium Niemieckim. Imperium Niemieckie będzie nam potrzebne. Ale potem, jak dobrze, wszyscy dobrze wiemy, będziemy musieli wyjaśnić im, że nie oddamy cebulki smażonej, tak? Dlatego zrobisz to i od razu, a my już mamy wywiad. A no tak, przecież ja zrobiłem na początku wywiad, ja zapomniałem, że zrobiłem wywiad, rozumiesz? Stworzy mi department, bo i tak na razie nie mamy co budować. I ten żbiczek zbija attrition. W sensie attrition, resistance zbija. To może byś tu zbijał, tu gdzie jest bardziej potrzebny. No, no, no. Ej, Tripolitania, ty jesteś... Ja to Justify Wargol czy coś do Egiptu? Nie możemy? Halo? Nie możemy tamten... Panie Napoleonie! Egipt pana wzywa, bitwa pod piramidami i takie tam, nie? Czy nie? Nie, okej. Stali brakuje w tym kraju, brakuje stali. Mówiłem, że będzie problem z surowcami. Mamy gdzieś jeszcze stal, którą możemy ręcznie zboostować wydobycie. Ej, tu mamy całkiem sporo, weź to pobustuj. To zawsze trochę stali połapiemy. I chromosomów, o i chromosomów, pobuduj tę infrastrukturę. Szkoda, że slotów nie da się ręcznie dodać. Wiem, że jest zero manpowera, ale jak zrobimy ten cel narodowy, to powinniśmy trochę manpowera zyskać. To jest 8% rekrutowalna będzie z tego, z faktora. Więc myślę, że damy radę. No, zrobiliśmy cel narodowy, mamy 108% wydajności z tego populacji. I nam powoli rośnie. Troszeczkę manpowera powinniśmy zyskać. I teraz question jest takie. Moglibyśmy skrócić sobie czas amfibijny, ale nie no, zróbmy drzewko wojskowe do końca. Bo mimo wszystko potrzebujemy i to by się mocno przydało i to jest 1000 manpowera. Syria skapitulowała. North Africa Cup. Piłkę nożną sobie zagraliśmy, fajnie. Nie, wiecie co mnie martwi, bo ja tak sobie czekam, patrzę, aż się kolejny pancerniczek zbuduje, o, manpower na plus. I widzę te dywizje, które płyną do Indii i ja się boję, że... Ententa się wypali na Indiach. Ty, no bo Anglię mamy po swojej stronie, że... I to w ogóle jeszcze z tym Nepalem walczymy. I no fajnie, że to są syndykaliści, bić syndykalistów po keskach, bo oni nie znają potęgi smażonej cebulki. No ale my sami... Nie przemilimy tego, więc jak w sensie Francji, Brytanii i Babiczego, zwłaszcza, że
Włochy prawdopodobnie też będą prosyndykalistyczne, północne. Jeżeli UK, w sensie Kanada, razem z tymi naszymi potencjalnymi ententowymi sojusznikami wypali się na wojnie w Indiach, patrząc co oni robią, no to może być ciężko. Może być bardzo ciężko. Mamy drugi lotniskowiec! Pani Lewe! Dobra, panie Lewe, idź pan do floty się trenować. Fabryczki wolne, jacie. Dodaj do samolotu szczy, bo muszą się uzupełnić, mamy dużo samolotów, tam chyba po 60 wchodzi na każdy lotniskowiec? Weź to pokaż. Tak, po 60, widzę, że to automatycznie porobiło 30-30, no i tak jest chyba optymalnie, nie? Po 30, po 30, niech tak sobie pływają. Mamy Hodgkinsa, nowy karabines, zacznij badać te busty do piechoty, bo to jest potrzebne i możesz od razu zmienić produkcję. Trochę nam spadnie, ale zaraz nadrobimy. Problem jest, że nam coraz bardziej brakuje surowców. I zaraz nam przemysł siądzie, bo my dużo cywilniaków nie mieliśmy. Jak zaczniemy je wydawać na to, żeby sprawiać surowce, nie wiem, czy nie trzeba będzie zamknąć gospodareczki. Może tak być. Jak dużo się ładuje tego resistensa? 23 spa... A tu znowu 52! No czemu 52? Kto tutaj mi szpieguje, supportuje bandyta 1? Senusuje resistans. Rozumiecie? To jacyś wadajowie się ładują. A mi ta Afryka już się chyba nie rozpadnie. Nie, co to jest? Tego nie było. Ty, może się rozpadnie mi ta Afryka. Może się rozpadnie, dobra. Special Forces, rozbuduj. Możemy kolejnego Special Forces'a, kolejne trzy Special Forces zrekrutuj Special Forces. O, Marinesy dwójeczki się zrobiły, nice. Jak to teraz wygląda? No, powiem wam, że 42 orga, 334 soft ataku, bez doktryny. No, powiem, znaczy, problem jest taki, że będziemy robić złą doktrynę pod to, bo tu by się przewaga ogniowa przydała, my będziemy robili Blitzkrieg. No, ale tak trzeba. Tak trzeba. Zrób w konstrukcję po lepsze wydobycie. Wrzuć boosty do floty, Naval Experience, Naval Max Factor, a tu daj do... Czy tam będzie atryszyn boleć? Chyba nie. Znaczy, jak będziemy się dropić bez portów... A właśnie, mieliśmy te powołujące forty zrobić. No to trzeba wybadać, czy coś? Boże, ja nawet nie wiem, jak to się robi. Ja tego w życiu to trzeba wybadać chyba, nie? Czy coś? Chyba, jeszcze to by przydałoby się ogarnąć. A, boosty do floty, ja zapomniałem! Jezus, jestem amebą. Torpedę trzeba na pewno ogarnąć. Jacie. Koncentracja przemysłu. Teraz mi żbiczku mówisz o koncentracji przemysłu. Ja ile slociszy odblokowaliśmy? No, sporo. Nie wiem, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ej, z 11-12 slotów odblokowaliśmy. Nice. Super. To buduj tak. Budujesz stocznię. Militarkę. Stocznie i militarkę. I zacznij od tego, co kończysz. O, w ten sposób. No i pronto. I mamy wolny slocik, tak? Kwiecień 3.9. Kwiecień 3.9 powiadasz. Jest. Kwiecień 3.9. Zacznij badać. To koniecznie potrzebujemy. 210 dni albo 50 Navy. Dobra, wypal te 50, musimy to zrobić. I flotę przestań szkolić, bo trzeba powoli już paliwo oszczędzać. Musimy zobaczyć, jak my z paliwem wyglądamy. Jak nie zużywamy paliwa, to nawet się odnawia. Dziwne, nie? Dziwne. Znaczy, my nic nie kupujemy. Oj Boże, 5 amelinium do tyłu. Kup od... nie, Szwajcarami nie handlujemy, bo Szwajcarzy uznali komunę francuską za prawilną Francję. Nie możemy się na to zgodzić. Light tanki, armor, speed, fuel. O, więcej fuela będzie zużywane. Fajnie, że robimy armię i wszystko pod... Jezus, ile tu jest surowcu na południu Francji! O Jezus! Robimy wszystko pod tego, pod armię pancerną, gdzie nie posiadamy żadnej dywizji pancernych, nie? Także fajnie. I tak widzę, że syndykaliści niby się cofnęli, a odbijają. I karliści na północy też, bo tu już byli Bilbao, Video, Leon Pad i bronić tylko w La Corunie. Burgos odbili syndykaliści. Ej, mi się wydaje, że syndykaliści mogą to wygrać, bo teraz nasz król z wodogłowiem strasznie słabą rzecz zrobił, mianowicie wbił się między syndykalistów a karlistów, przez co ich odciął. I teraz karliści walczą tylko z jednym wrogiem, syndykaliści z jednym wrogiem, a nasz upośledzony król walczy z dwoma. Także niestety bywa. My dużo tego, moglibyśmy porobić doktrynki. Tu nie ma na Kaiserreichach, Reduxach tego żbiczka, co zmniejsza o 10, nie? Możemy jeszcze wrzucić tego, Invasion Penalty minus 25%.
Możemy to wrzucić i możemy dzięki temu zrobić jedną doktrynę. Aha, to już. Trzeba było więcej ochotników wysyłać. Marinesy można wystawić. Oj, ja mogę kolejnych. Jezus, ile możemy Marinesów zrobić? Ty, może my niepotrzebnie robimy tą przewagę ogniową. Może trzeba było porobić tych. Może trzeba było porobić. Czekaj, ile. Bo ja nie wiem, czy nie za dużo arty dodaliśmy. Nie, 43% może być. Wystaw was. No, powiem wam, że. Trzeba iść przewagę ogniową. Trzeba iść przewagę ogniową, a jakieś degolowe. Czekaj, bo jakbyśmy poszli w tego drugiego żbiczka. Artillery Improvements. Jakbyśmy poszli w tego Darallana, to mielibyśmy więcej manpowera organizacji. No. No. I tu flota. A ja poszedłem w jakiegoś degola. Panie degolu, gdzie pana dywizje pancerne są? Ukraina zaatakowała Białoruś. Ukraina prewencyjne uderzenie na Łukaszenkę i na Niemców. Dlaczego ta Ukraina? Znaczy oni poszli w to drzewko to spaczonego syndykalistycznego króla? No właśnie, to jest to. Kiedyś na streamie to sobie obchodziliśmy. I to różowe, ta różowa jest ich papetem. Znaczy plus jest taki, że Litwa jeszcze nie weszła do wojny. Polska jest neutralna, to może Ukraińcy, jeżeli teraz... Nie no, Rosjanie są zajęci na wschodzie. Pierwszy raz widzę, żeby taki gigantyczny sojusz powstał w Azji, który walczy z Rosją. Pierwszy raz coś takiego widzę. Pierwszy raz widzę, żeby Ententa przepalała się na Indiach. Chciałem potrzebować tej Ententy, no nie będziemy narzekać. Dobra, przede wszystkim musimy wygrać na morzach, tak? Żeby wygrać na morzach, potrzebujemy damage control zrób. No jak 210 dni, nie no, chcemy przepalać. Doktryna, nie no, doktrynę trzeba robić, badaj to 210 dni, no nie można, ale trzeba, no. Chyba, że zmienimy teraz, jak nie szkolimy floty, bo odnawiamy paliwo, dałoby być Naval Research Speed. Czekaj, to działa na te bierne boosty, to jest 208 dni, sprawdzimy. Naval Research Speed plus 20. Ej, działa, dobra. Ej, great sukces. To się przyda, bo flota już będzie tylko stała i będzie odnawiała paliwko. I jeszcze tutaj możemy dać Light Hull Production, Submarine, Cruiser, Light Attack, Cruiser. Czy my kiedykolwiek zaczniemy budować cruisery? Chyba nie za bardzo. Bardziej mi chodzi o ten Naval Speed, jeszcze możemy skrócić. No i zamiast 200 ileś tam, 210 dni mamy 160, czyli 2 miesiące praktycznie zaoszczędziliśmy. Great sukces. Wy robicie pajacyki, ale przydałoby się coś wysłać na Sardynię już chyba. Znaczy my od razu do wojny wchodzić nie będziemy, nie? Bo ten nawet jak wybucha wojna, to ona się tam nie śpieszy. Ententa się nie śpieszy, a Niemcy są zajęci na wschodzie. Okej. Okay. Widzę szansę w tym tęczu. Zaraz się też tanki zrobią. O, great sukces. Daj, tak, Production Efficiency Cap. Zrobimy się nowe tanki, od razu badaj kolejne tanki. Od razu badaj kolejne tanki i przydałoby się... Aha, tylko że mamy mało tego... Mamy mało... Army Experience'a. Trzeba by go zmodernizować, tego bydlaczka naszego małego. Republika Haiti dołączyła do Ententy. Feta de la Federación, 14 lipca. Święto Francji, 39, nice. Kolejny bydlaczek, który będzie? Październik 3-9, to będą... Połowę zrobiliśmy już, połowę mamy zrobione, tak? To i tak więcej niż fortów wokół Lwowa na kampanii wrześniowej na Total Warze. Jak wygląda amerykański Civil War? Ty, syndykaliści się odbijają i MacArthur wyszedł z kółeczka wokół Waszyngtonu. Syndykaliści puszują Pacific States, ci się cofają wszędzie. Amerykanie z PSA zajęli już ropę z Teksasu. Okej, noted. Jak wygląda sytuacja światowa, jeżeli chodzi o sojusze? Chyba większych zmian nie ma. Jeżeli o to chodzi, wszystko w miarę legitnie, to jakieś United Province of China i walczycie z tymi północnymi. To jest... Pui, to jest ten historyczny cesarz i on wziął sojusz z Mongołami? On jest z mandżurskiej dynastii, nie? To jest ta Qingowa dynastia, tak? No to jest tak. Okej, ale jest blisko z... Ej, już połowę Chin trzymasz, biczek. Wow, great sukces. Great sukces. Moglibyśmy poklikać. Doktrynę powietrzną to chyba chcemy... Chyba chcemy... W sumie co my chcemy? Nie wiem, co my chcemy. Chyba prawą, nie? Bo my dużo lotnictwa mieć nie będziemy. 100% za doktrynę płacimy. Dobra, na razie nie klikaj, a morska doktryna na pewno środkową chcemy. Pod to, co my stworzyliśmy.
Kariery Destroyery, to chcemy jak najszybciej zrobić. Na to wygląda. Dobra, daj ciebie. Daj ciebie, daj ciebie i daj ciebie. No, no to najważniejsze rzeczy mamy zrobione. Myślę, że to co zrobiliśmy jest optymalne, jeżeli chodzi o to, tę platkę co chcemy zrobić. Dużo destroyerów, których nie produkujemy i przestarzałe lotniskowce bez samolotów. No, no to jest idealna templatka na naszą francuską flotę, nie? Idealna. Zrobiła się torpeda magnetyczna, bardzo ważne, very importante. Naval experience gain, invasion preparation time, amphibious invasion speed, escort efficiency, 100 konwojów. Okej, okej, zagód, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, czy coś my odblokowaliśmy? A nie, to jest lotnicze. To jest lotnicze drzewko. Drzewko lotnicze. Zrób ostrzał, bo mimo wszystko mamy sporo tych pancerniczków, więc niech to się zbada. Ej, my nie mamy marszałka. Dopiero teraz tobie zdałem po 3 latach gry, że my nie mamy marszałka, bo De Gaulle zrobiliśmy pod pancerniaka generała. On nie może być marszałkiem, a Petain jest pod defensywę. Musimy znaleźć żbiczka, który ma... Ej, faktycznie tą Francję można pod artylery zagrać. Który ma jakiekolwiek predyspozycje. Fajny czepek. Predyspozycje do tego, żeby być marszałkiem we francuskim wojsku. Halo! W herę marszałkowie! O, ty możesz być marszałkiem. Dobra, jest. Promocja. Panie Alfonsie Juinie. No właśnie, masz agresywnego agresora. Ofensywa. Aha, nie mamy tego. Dostaniesz offensive, organizacja i charyzmatyczny. No, no i mamy żbiczka. Alphonse Juin. Znany się w francuskiej kuchni, który smaży cebulkę z dodatkiem syndykalistycznych łez upadku i enzigu. Rozumiesz? Pociągów brakuje, oj. Tak, pociągów brakuje. To niedobrze, traków też brakuje? Nie, traków mamy dużo. Ale pociągów brakuje. Los Beatryszyn? Gdzie mamy Beatryszyn? Nie mamy Beatryszona. Budujesz jakiegoś militarka? Budujesz militarka. No i wpytka. No i już kręcimy się tylko na jeden slot budowlany. Nie wiem, czy jak teraz nie będzie PP, czy nie zamkniemy tego. O, ropa wróciła. Dobra, to póki nie ma jeszcze wojny, to możecie się chwilę trenować. Żeby zawsze troszeczkę więcej experience'a złapać. I ty miałeś iść pod tego destroyera. Visibility, torpedo, hit chance. Aha, nie mamy telefonów, okej? Okay? My produkujemy te destroyery. Wiesz co? Zostaw te konwoje. I zacznij budować te destroyery. 11 grudnia się pierwszy zrobi, co jest? No nie da się. The Looming War. Nasz wywiad donosi, że wojna między komuną francuską a Niemcami jest nieunikniona. Mamy sierpień 39. 17 września, znaczy sierpnia. I mówicie, że wojna jest nieunikniona. No Kaiser obecnie walczy na wschodzie, ale dywizje jakieś macie? Macie jakieś dywizje. Pytanie, bo to Ententa, w sensie UK będzie nas triggerować, Edwardzik będzie nas jako kierownik Ententy wchodzić do wojny. Pytanie, czy on będzie chciał wejść do wojny, jak on walczy w Indiach? Dlaczego? Ej, tu w tych Indiach może być ten, Churchill, nie? W tych Indiach. Kiepsko to widzę, kiepsko to widzę. Mittal Afryka, jakby miała się rozpaść, to by się już rozpadła. Babici, gdzie jest? Oddawaj Babiciego, bandyto! Nie! Babici! Znaczy ja się spodziewałem, że oni się zanektują. Ale myślałem, że jak pójdą w tego, to że Babici ich wciągnie, a nie papież, bo to jest papież. Papież zjednoczył Włochy i to dyplomatycznie, pokojowo. I tak patrzę, że oni mają możliwość pójścia we wszystko, w tym mają możliwość dołączenia do Ententy. Aha, nie, nie mogą dołączyć do Ententy, bo mają syndykalistów. Ale mieliby możliwość. Oni mają wybory? Nie mają wyborów. Nie no, Babiciego, gdzie jest cylinder? Pytanie, ale oni są w międzynarodówce. Czy to oznacza, że nie będziemy walczyli z Włochami? Czy to oznacza, że nie będziemy walczyli z Włochami? Nasz plan zakładał inwazję na Sardynię, Sycylię i zdobycia przestrzeni życiowej. Żeby nie uderzać od razu w same centrum ciemności. O Jezus, ultimatum alzackie. O. Chyba zbliża się wojna. Coś mi tak mówi, że zbliża się wojna. Jeżeli Niemcy idą na... To są Niemcy. Pełni zmotoryzowana armia. Widzicie te konie wszędzie? Pełni zmotoryzowana armia. Propaganda Goebbelsa wiecznie żywa.
No dobrze, to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. W przededniu wybuchu wojny z wami się żegnam. Napoleon musi znaleźć odpowiedni garnitur, znaczy garnitur, odpowiednie ubranko na tą okazję. Jeżeli chodzi o nasze dywizje pancerne, to jak widzicie... Jeżeli chodzi o nasze armię pancerną, jak widzicie, się pilnie produkuje, wszystko jest gotowe. Jeżeli chodzi o lotnictwo... Okej, dobra, jesteśmy gotowi. Praktycznie wywiązałem się z obietnicy, jeżeli chodzi o lotniskowce. Ale marinesy będą czadowe. Tak, marinesy będą czadowe. Tylko co nam po tych marinesach, jak się dropniemy i nas Francuzi zniszczą, zepchną bez dywizji pancernych? Dlatego miała być pierwsza, miała polecieć w... Ej, wszystko idzie nie tak. Wszystko idzie nie tak w tej serii. Middle Afrika się nie rozpadła, Egiptu nie podbiliśmy. Włochy to jest jakaś abominacja. Nie podoba mi się to. Ale tak, możecie zostawić łapkę w górę i to czysty komentarz. Trzymajcie się do jutra, cześć!